Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Dziś pytanie, co się bardziej sprawdzi, tak od strony marketingu w praktyce? Strona internetowa czy media społecznościowe? Jak myślisz, do czego cię dzisiaj będę namawiał? No cóż, wiesz pewnie, oglądając inne materiały, że jestem gorącym zwolennikiem stron internetowych, ale nie tylko dlatego, że na tym zarabiam, ale przede wszystkim dlatego, że widzę, że to się sprawdza. Jestem po prostu praktykiem w tym. Zobaczyłem już na przykładzie wielu firm, jak to tak naprawdę wygląda. Tutaj warto zajrzeć do case study, które jest dostępne na moich stronach internetowych, bo tam staram się pokazać, jak to wszystko zadziałało, jak to wygląda konkretnie na cyferkach, żeby przedstawić ci, że warto robić pewne rzeczy. No cóż, teraz, żeby nie przedłużać, zapraszam cię po prostu do oglądania części merytorycznej tego filmu. Zapraszam. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Marketing w praktyce. Co się bardziej sprawdzi? Strona internetowa czy media społecznościowe? W co warto wchodzić? Na co warto bardziej zwrócić uwagę? Tutaj, jak się pewnie domyślasz, powiem w ten sposób. I jedno, i drugie trzeba robić. Tylko kwestia jest, jak to robić i jak zrobić, żeby połączyć jedno w drugie. Ponieważ z założenia media społecznościowe powinny odsyłać przede wszystkim twoich potencjalnych klientów w miejsce, które jest twoje. Bo pamiętaj, że media społecznościowe wynajmujesz. Ty ich nie kupujesz, nie jesteś ich właścicielem. Nawet jeżeli wybierzesz w tej chwili opcję płatną bez reklam na Facebooku, to okaże się, że tak naprawdę nie jesteś właścicielem Facebooka. Zuckerberg nie pozbędzie się czegoś takiego, co mu przynosi miliardy dolarów rocznie. No, wybacz. A na pewno nie za taką kwotę, jaką płacisz za brak wyświetlania reklam. Więc, cóż, bierz pod uwagę, że wynajmujesz tylko to. Strona internetowa jest twoja. Wprawdzie też wynajmujesz adres, ale dopóki za niego płacisz, jest twój. To, co tam zamieścisz, jest twoje. I czy powiesz, że coś masz naprzeciwko różowym, czerwonym czy fioletowym w różowe kropki, czy zaczniesz coś dywagować na temat ilości płci, które są, to nieważne. Twoja strona będzie działać. A spróbuj to zrobić na Facebooku, a zobaczysz, jak długo twoje konto tam będzie działać. Zacznijmy od strony internetowej. Co właściwie strona internetowa może ci dać? Po pierwsze, kontrolę i profesjonalizm. Twoją kontrolę, nie czyjąś nad tobą, tylko twoją kontrolę nad tym, co jest tam zamieszczone, nad tym, co jest tam wyświetlane. To ty zdecydujesz, czy klient ma też zobaczyć przy okazji reklamę twojej konkurencji, tak jak to jest na Facebooku, czy po prostu nie, czy zobaczy twoją reklamę. Jeżeli wszedł w to miejsce, to pokażesz mu te rzeczy, które ty chcesz, a nie te, które ktoś chce, bo na tym zarabia. Już to rozumiesz? Więc kontrola to jedno. Dalej, profesjonalizm.
Dobrze zrobiona strona jest Twoją wizytówką, która pokazuje, że jesteś profesjonalistą, że jesteś ekspertem w tym, co robisz, że znasz się na tym, że masz o tym pojęcie. To może komunikować Twoja strona i to powinna komunikować Twoja strona. Teraz pytanie, czy rzeczywiście potrafisz to wykorzystać? Zastanów się nad tym, czy Twoja strona rzeczywiście to pokazuje. Jeżeli masz co do tego wątpliwości, możesz zlecić audyt, chociażby mojej osobie. Zapraszam. Zrobię to w ramach 15-minutowych konsultacji. Po prostu napisz mi: Maciek, zobacz na moją stronę. Czy uważasz, że coś można na niej zmienić, dodać, poprawić? 15 minut wystarczy na to, żebym Ci powiedział, co trzeba zrobić. Zapraszam. Strona internetowa to miejsce, gdzie dokładnie pokażesz wizerunek swojej marki. Tutaj wyraźnie możesz postawić na to, jak to wygląda. Spójność całości komunikatu. Spójność razem z social mediami czy innymi miejscami, gdzie się pojawiasz. To wszystko spinasz w jedno. Tu klient widzi tylko Twoją markę i tylko Ciebie. No chyba, że wpuścisz reklamę swojej konkurencji. No to Twoja sprawa. To, ale to masz na Facebooku i na innych social mediach, Twitter, LinkedIn czy inne tego typu. A tu to jest Twoja strona. Ty tu rządzisz. Ty tu jesteś królem lub królową, więc rządź. SEO i długoterminowy zasięg. Odpowiednia optymalizacja strony pozwala Ci na długoterminowy zasięg. To jest budowanie firmy na lata. Tak samo jak budujesz samą firmę, tak budujesz medium, jakim jest strona internetowa. Często zaczynamy od prostej strony, która ma informować o pewnych rzeczach klientów. Po jakimś czasie, jeżeli firma się rozbudowuje, wkładamy w to większe pieniądze, no bo je mamy już jako zysk firmy, i zaczynamy wypływać na szersze wody. Aż w końcu dochodzimy do wielkiego kombajnu, który jest pełen automatyzacji, różnych procesów, które się dzieją, rzeczy, które mają okazję się zadziać na Twojej stronie internetowej. Czyli połączenie chociażby formularzy z CRM-ami, tego typu rzeczami. To wszystko można zaimplementować, ale bez sensu jest to na początku, kiedy prawie nie masz klientów. Kiedy ruch jest żaden, a ruchu za bardzo nie jesteś w stanie od razu rozkręcić. Więc na początku jest to często bezsensownym wydatkiem. Później jak najbardziej wydatkiem uzasadnionym, bo przynoszącym kolejne profity i zwiększające możliwości Twojej witryny. Media społecznościowe. Pierwszy punkt, który je naprawdę wyróżnia w stosunku do stron internetowych, to szybkość reakcji i interakcja z innymi użytkownikami. Też szybkie dotarcie do sporej liczby ludzi. Ale nie przesadzajmy. Jeżeli założysz obecnie fanpage'a na Facebooku i nie włożysz ani złotóweczki w reklamę, no to będziesz widzieć ty i ci znajomi, do których wyślesz informację, że sobie założyłeś fanpage'a. Sami tego nie znajdą, ponieważ Facebook to przyciął zupełnie. No ale cóż, to zrobił w 2023 roku, a tak naprawdę zrobił to dużo wcześniej, kiedy już zaczął obcinać różnego rodzaju rzeczy typu opinie, inne tego typu rzeczy. Więc nie wchodząc w historię, tak to wygląda. Ale mimo wszystko możesz zadziałać szybciej. I tu, czy skorzystasz z LinkedIna, czy z Facebooka, czy z Twittera, czy z jeszcze paru innych mediów społecznościowych, warto te rzeczy i te elementy wykorzystywać. Ale warto je wykorzystywać na zasadzie takiej, że odsyłasz tych ludzi na swoją stronę. Media społecznościowe pozwalają na precyzyjne targetowanie i określanie, szczególnie w wypadkach reklam. Tutaj to wyróżnia media społecznościowe, że często jest do nich podpięty od razu pewien system reklamowy.
w niektórych wypadkach, w wypadku Facebooka, jest on bardzo dobry. Jest mega rozbudowany, jest bardzo trudny, bardzo wymagający. Powiem ci krótko, jest popieprzony. Naprawdę jest bardzo trudny. Ale jeżeli opanujesz to lub znajdziesz ludzi, którzy to opanowują, dają radę z tym, to możesz osiągać naprawdę świetne rzeczy i to przy niewielkim wkładzie finansowym. Daje to ogromne możliwości. Ale pamiętaj, niech te możliwości działają na takiej zasadzie, że odsyłasz wszystkich do swojego królestwa, a nie do tylko swojego fanpage'a. No bo to jest bez sensu. No popatrz, odsyłasz ludzi do swojego fanpage'a, gdzie widzą obok reklamy twojej konkurencji. No to jaki to sens? No, na zdrowy rozum, naprawdę? Sensownie to jest? Zupełnie nie. Media społecznościowe, jak sama nazwa wskazuje, służą do kontaktu z społecznościami, do budowania społeczności. I pod tym względem są świetne. Owszem, pod stronę internetową możesz sobie podpiąć newslettera i tak dalej, inne elementy, które spowodują ściąganie społeczności. Ale może ci to zająć miesiące albo lata. Tu akurat współpraca z social mediami bardzo ci to ułatwi. Bardzo pomoże utrzymać odpowiedni ruch. Oczywiście wykorzystując sprytnie mechanizmy jednego i drugiego. Na koniec warto sobie zadać pytanie, co właściwie wybrać? Media społecznościowe czy stronę internetową? No cóż, chyba z tego filmu wynikło to jasno. Najlepiej skorzystać z jednej i z drugiej opcji, ale w odpowiedni sposób to połączyć. Czyli zbudować serce twojego biznesu, którym jest strona internetowa, bo to miejsce jest świetne do tego, żeby odesłać tu klientów i tu zapewnić im odpowiednie informacje o twoich usługach, o tym, co mogą kupić i zapewnić im odpowiednie wartości, dać im, które spowodują, że będą myśleć o twojej firmie, zastanawiać się, może zapiszą, może coś, może zapiszą się na newsletter czy coś, zostaną albo powrócą. Tu notabene możesz wykorzystać tak zwaną możliwość reklamy dla osób, które już odwiedziły twoją stronę internetową. To bardzo dobre rozwiązanie. Budowanie społeczności, szybkie docieranie do użytkowników, szybkie informowanie ich o nowych rzeczach, nowych produktach, to mocna strona mediów społecznościowych. Więc tu warto też to wykorzystywać. Wykorzystywanie i reklam, i remarketingu, i innych mechanizmów, które są z tym powiązane, spowoduje to, że twój biznes po prostu zacznie kwitnąć. Więc sprytne połączenie jednego i drugiego naprawdę daje świetne efekty. Mam nadzieję, że w tym filmie pokazałem ci najważniejsze aspekty jednego i drugiego. Pokazałem ci, dlaczego i z czego warto rzeczywiście korzystać. Jeżeli film ci się spodobał, to oczywiście tradycyjnie poproszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz symbol dzwoneczka. Jeżeli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Na tym kanale znajdziesz już blisko 500 filmów, więc jest co oglądać. A jakby było trudno ci się poruszać wśród filmów, które tam się pokazują, ponieważ one pokazują się na różnorodne tematy, a playlisty ci mogą nie do końca pomóc w znalezieniu tego, czego potrzebujesz w danej chwili, to proponuję skorzystać z mojej strony internetowej sukcesstudio.pl. Tam na stronie masz silną rzecz, którą nazywam blog. Na blogu są wszystkie filmy i wszystkie artykuły, które powstały w ostatnim czasie w Sukces Studio. Tam masz wszystko podzielone na blisko 20 tematów. Te tematy mnie osobiście interesują i interesują moich klientów. Ja to robię dla siebie częściowo, aby nie pamiętać wszystkiego, tylko szybko docierać do pewnej wiedzy, jeżeli ją potrzebuję w danej chwili. A zarazem udostępniam tą wiedzę moim klientom, bo dzięki temu nie muszę pewnych rzeczy tłumaczyć.
I dzięki temu łatwiej jest moim klientom pojąć, co mają zrobić. Więc polecam, mega rozwiązanie, świetnie się sprawdza. I jeżeli chcesz, oczywiście możesz z tego darmowo skorzystać, więc wchodzisz na bloga, wchodzisz w odpowiednie temat, który Cię interesuje i tam masz wszystkie artykuły, filmy, inne materiały, które przygotowałem na dany temat. Jeżeli jest coś dla Ciebie niejasne, chcesz coś wiedzieć więcej, chcesz wiedzieć, jak to wszystko połączyć, jak to pospinać, co się u Ciebie konkretnie sprawdzi, zapraszam Cię do darmowej konsultacji. Zawsze porozmawiać można, a czasami rozmowa z człowiekiem, który się zna na temacie, sama w sobie jest bardzo dużo warta. Staram się tak przeprowadzać tego typu konsultacje, że żeby klienci sami chcieli za nie płacić. Więc naprawdę staram się dać ogromną wartość i mam nadzieję, że zobaczysz to. 15 minut masz darmowej konsultacji. Staram się dać wszystko z siebie, aby było to 15 minut niestraconego czasu dla Ciebie. Najczęściej tak jest. I jeżeli chcesz potem, żebyśmy coś działali więcej, zapraszam. Też nie ma najmniejszego problemu. Dalszej części dalej jestem w stanie jeszcze kilku klientów przyjąć, których będzie moja firma obsługiwała, także zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę wszystkiego dobrego. Niech Ci się wszystko jak najlepiej układa. Niech każdy dzień będzie coraz lepszy dla Twojego biznesu. Niech daje Ci to, czego od niego oczekujesz. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do zobaczenia.